powiedz. Łódka! Tak, czy nie śpiewasz? Czy mam pisane, czy nie? To ja śpiewam. No lepiej. A to ja śpiewam. Pewien kryminalista, można powiedzieć włamywacz, który jest Polakiem, ale udaje Hiszpana, nazywa siebie Juliem Torresem, podrywa trzy zamożne wdowy, matrymonialnie oszukuje je po to, żeby wydobyć od nich pieniądze. No a jednocześnie ma pewne problemy ze swoją kobietą, która jest w tej chwili w Hiszpanii, która go również oszukuje. W związku z tym ten człowiek jest troszeczkę między młotem a kowadłem. Jednocześnie jest bardzo złym człowiekiem, a z drugiej strony jest człowiekiem, który może zyskać sympatię poprzez to, że jest po prostu uwikłany w kobiety generalnie. Nie może się od nich uwolnić. My jesteśmy niby przyjaciółki i mówimy o sobie, że jesteśmy przyjaciółkami. Mieszkamy też obok siebie, jesteśmy sąsiadkami, ale tak naprawdę to jesteśmy konkurentkami. Takie rzeczy, które tutaj padają na scenie między nimi, takie dogryzanie sobie, takie robienie sobie przykrości, takie dowalanie między przyjaciółmi nie powinno się zdarzyć. Więc ta przyjaźń to taka jest lekko podejrzana. Miałaś po prostu chłopę. No to jej na pewno pomoże. Jak się znalazł u tych dziewczyn? No po prostu one napisały ogłoszenie, że chcą mieć menadżera i coacha przygotowującego je do występu w telewizji. Chcą stworzyć zespół muzyczny. Z nudów chcą po prostu stworzyć coś takiego, co je wykreuje. No i znajdują z ogłoszenia człowieka, który zajmuje się muzyką, który jest zawodowym śpiewakiem i żeby przygotował je do występu w tej telewizji. W ten sposób trafia do tych dziewcząt. Raz, dwa, trzy! Nic nie trzeba mi, tylko mieć spokój. Na parę krótkich chwil zławić niepokój. A serce każdy wytrąci, zamąci w głowie. Na co się patrzysz, tak skarbie może coś powie. Prywatnie my trójkę, Ela, Iza i ja, już bardzo długo się znamy, bo pracowaliśmy jeszcze w Teatrze Rozrywki. Bo sztuki Freda też były grane w Teatrze Rozrywki, tam był grany Odjazd, napisany dla Teatru Rozrywki, to też lata temu. Tam poznaliśmy właśnie cały Teatr Rozrywki. Nie spodziewałem się, że będzie tak ogromny śmiech, że będzie tak zabawnie. Myślałem, że ten dowcip jest bardziej subtelny, bardziej delikatny, ukryty, że nie będzie budził takiej żywiołowej reakcji. Natomiast reakcja jest rzeczywiście fantastyczna, zabawa jest wielka. Ciekawy będzie każdy spektakl, bo już wiem z doświadczenia, że wszelkie reakcje publiczności są w różnych miejscach, zależnie od tego, jacy są widzowie. Jednych bawią jedne rzeczy, innych zupełnie odmienne. Tutaj na Śląsku to już jesteśmy mocno zadomowieni. Bardzo tutaj wielu przyjaciół mamy. Uwielbiamy pracować na Śląsku. Uwielbiamy Ślązaków, atmosferę, ta szczerość panującą między ludźmi, taką otwartość, coś takiego, że się tutaj nie udaje, że pracuje, tylko rzeczywiście się pracuje. I jeżeli długo tutaj mnie nie ma, to tak naprawdę tęsknię. Stoły są obecnie zabronione, tak? Koniec, kropka. Ona się musi wygadać, koniec, kropka. Przecież jak ona zacznie gadać, to nigdy nie zaczniemy prób.